Dzisiaj omówimy, w jaki sposób produkowano masło domowe za pomocą masielnic. Pierwsze masielnice lub maselnice wzorowane na beczkach z klepek skonstruowano w pierwszej połowie XIX wieku w Ameryce. W Polsce stosowane były w gospodarstwach wiejskich jeszcze w XX wieku. W naszych zbiorach znajdują się trzy rodzaje masielnic. Masielnica bijakowa, tak zwana kierzynka, która wykonana jest z drewnianych klepek i ma metalowe opaski. Kierzynka składa się z konwi, wierzchnika, jaszczyka i bijaka. Do środka wlewano śmietanę i tłuczkiem ubijano tak długo, aż powstało masło. Robienie masła polega na unoszeniu i opuszczaniu tłoczka aż do dna masielnicy, czyli mieszaniu śmietany, w wyniku czego dochodzi do łączenia się kulek tłuszczu i wytwarzania grudek masła. Następny okaz to masielnica skrzynkowa na korbę. Wewnątrz znajduje się mieszadło z otworkami, które powoduje sklejanie się tłuszczu i oddziela maślankę od masła. Jest to konstrukcja pozioma na napęd ręczny przy pomocy korby. Były też inne wykonania tego urządzenia w postaci beczki. Kolejny eksponat to masielnica beczkowa, duża na korbę. Beczka w postaci pionowej oś mieszadła z otworkami przechodzi przez jej bok. Używana była do wyrobu dużej ilości masła. Sprzęt ten wymagał siły, czasu i dobrej obserwacji, czy masło jest odpowiednio ubite. Następnym razem opowiemy, jak radzono sobie z prasowaniem bez użycia prądu.